Zapraszamy do Malta. Witam Was tutaj, cześć i trzymam wznosz. I zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z Zapraszamy do Metra. Jak widzicie, znajdujemy się nad komodą demontażową KD18, znajdującą się na warszawskim targówku. Jednakże tu dużo tutaj nie widzimy. Jeżeli część z Was nie wie, dlaczego zaczynamy od KD18, a nie na przykład od jakiejś stacji metra, Zacisza, Brudno czy coś innego, to zwróćcie uwagę, że tam dalej jest stacja metra Trocka. I to właśnie tutaj rozpoczyna się budowa metra, ponieważ w tym miejscu były wyjmowane tarcze TBM, które wydrążyły nowy tunel. W tym właśnie będą już jeżdżą pociągi testowe. Jak widzicie, po przebudowie tutaj mamy nową ulicę, ładny przejazd do Zacisza, łączący właśnie tutaj targówek mieszkaniowy, jak i również dosyć duży plac z parkingiem. I już niedługo tą ulicą będzie również jeździć linia autobusowa. I dopiero wtedy oczywiście ruszy, kiedy będą już przystanki zrobione przez, z tego co wiem, tutaj targówek. Ale jak już to będzie, to oczywiście to wszystko ruszy. A tutaj macie jedyną pozostałość, która pozostała po placu budowy i on tutaj pewnie pozostanie jeszcze ten dłuższy okres czasu. Lecimy dalej, czyli kolejny obiekt techniczny, niedostępny dla przeciętnego pasażera, czyli wentylatornia V19, znajdująca się już na Zaciszu. Trochę dalej, to jest również ta sama ulica, którą przed chwilą widzieliśmy i nią właśnie będą jeździć nowe autobusy. Co ważne, dzięki temu właśnie, że te obiekty zostały już otwarte i ulice przy nich, ruch tutaj się o wiele bardziej usprawnił, jak i również, jeżeli nie wiecie, po co służy wentylatornia, to jest po to, aby można było oddychać, tak w skrócie, w tunelu. Po prostu nie wylatujemy z na peronów, jak stoimy i tak dalej, że po prostu podtrzymuje, żeby w odpowiedni sposób powietrze przepływało i na przykład kogoś nie zdmuchnęło bezpośrednio na peronie. Natomiast tutaj, jak widzicie, mieliśmy plac budowy stacji C19 Zacisze i już sama stacja Zacisze, która się tutaj zaczyna. Tutaj już ulice ostatnio, jak byłem, czyli 2 miesiące temu mniej więcej, było wszystko gotowe. Natomiast dzisiaj, a konkretnie wczoraj, bo z wczoraj są wszystkie zdjęcia, no już było dokończenie i wisienkę na torcie. Jeżeli popatrzycie na to z tej perspektywy, to zwróćcie uwagę, że ulica jest całkowicie gotowa, chodniki również. Jedyne, czego nie ma, to płoty. Płoty od już bezpośrednio działek prywatnych i nad tym właśnie trwają teraz prace. Za chwilę, jak zobaczycie zdjęcie trochę z dołu, to zwróćcie uwagę, że właśnie powstają nowe już płoty w tymże miejscu. No i powoli po prostu będzie tutaj Gullet Mark odtwarzać stare powierzchnie, czy tam nowe też wytyczenie płotów bezpośrednio w tych miejscach, gdzie już będzie on docelowo. Także dopiero wtedy będzie można powiedzieć, że już tak mniej więcej prace na powierzchni się zakończyły. Chociaż nie ukrywam, że dzisiaj, kiedy wy to oglądacie, mam nadzieję, że dzisiaj wy to oglądacie, czyli 24 sierpnia jest koniec budowy. I też tutaj zwróćcie uwagę, po lewej stronie przystanek autobusowy. Nowy przystanek autobusowy, jeszcze nie funkcjonujący, będzie się nazywać oczywiście Metro Zacisze. Jest dosyć ciekawie zlokalizowany. Jeśli tam mieszkacie niedaleko, to sobie zerknijcie, że na środku przystanku jest wjazd do czyjejś posesji. No ale czasami tak to trzeba zrobić, żeby tutaj po prostu dało się go wpasować. No i tutaj macie jedno wejście, właśnie wejście jest bezpośrednie na przystanek autobusowy, jedną stronę, co prawda drugą trzeba trochę zrobić większe tutaj zakręty i na pewno część osób będzie przechodzić nielegalnie, nie po przejściu dla pieszych na zakręcie. Co nie zmienia faktu, że i tak czekamy niezmiennie, aż już będzie funkcjonować i przystanek, no i oczywiście samo metro. Metro ma rozpocząć kursowanie we wrześniu. Nie podam wam konkretnej daty, bo sam jej nie znam i zresztą metro również jeszcze dokładnie nie wie. Oczywiście jak będzie otwarcie metra, najprawdopodobniej na stacji Brudno, no to oczywiście mnie tutaj nie zabraknie. Na pewno tutaj będę. Prawdopodobnie również uda mi się zrobić transmisję na żywo z tegoże miejsca i może to być, naprawdę bym powiedział, całkiem ciekawie. Ale to jeszcze zobaczycie wszystkie szczegóły a propos tego, jak to tutaj będzie wyglądać z transmisjami na żywo i tak dalej, to już w kolejnych materiałach, no muszę się po prostu przygotować, bo ostatni live, który był z otwarciem metra na Bemowie, nie był najlepszy, bo był dobry z telefonu. Teraz może mi się uda zrobić całość z poziomu komputera. Na pewno to nie będzie takie łatwe, ale sądzę, że jest dostęp do realizowania. Tutaj zerknijcie też od tej perspektywy, jak to wygląda. Właśnie widać dokładnie, gdzie jest ten płot tymczasowy, gdzie powoli się pojawia nowy płot. No i z takiego poziomu niskiego
że tak to powiem, na poziomie mniej więcej latarni. Możecie zobaczyć, że tutaj jeszcze trwają prace ostatnie, ale już jest taki bardziej składzik, bym powiedział, tutaj już większych prac nie ma. Windy oczywiście całkowicie są, już działają. Tam widzieliście, przed chwilą były właśnie prowadzone prace przy odtwarzaniu płotów. No i tutaj oczywiście czyszczenie, ostatnie czyszczenie magazynu, ostatnie czyszczenie stacji i terenu po placu budowy. Też samodość do tej części technicznej placu budowy jest odcięte i tutaj też zwróćcie uwagę, że jest zamknięta już ulica. Zostało to oddane w ręce osiedla, które to miało wcześniej. No i tutaj też możecie mnie zobaczyć. Byłem przed chwilą jeszcze w prawym dolnym rogu ekranu. Także tak to wygląda, jeżeli chodzi o stację metra Zacisze. Najmniejsza stacja, dwa tylko i wyłącznie wyjścia, oczywiście dwa również tylko i wyłącznie wyjścia ma cały odcinek bielański metra M1, no ale tutaj to jednak to jest zupełnie co innego, te stacje są faktycznie małe i bardzo ciekawe, zamiany też pod ziemią, ale to już zobaczycie bezpośrednio jak będzie otwarcie, czy w kolejnym filmie bezpośrednio już z otwarcia, bo nie zamierzam robić kolejnych filmów, zapraszamy do metra na Brudnie. Przed otwarciem oficjalnym, bo tak jak powiedziałem, to naprawdę już niedługo. Dalej mamy kolejny obiekt techniczny, czyli wentylatornia V20, również znajdującym się na warszawskim Zaciszu i Targówku. No i tak to wygląda. Została tutaj już otwarta całkowicie jezdnia, którą właśnie przyjeżdża ten szary samochodzik. Co warto tutaj podkreślić? Ruch pieszy zawsze miał przejście, samochody, no nie, trzeba było jeździć dosyć ładnie na okrągło, natomiast co warto tutaj podkreślić, tu właściwie już nic się nie dzieje. Nie mamy żadnych części z placu budowy, chodniki zostały całkowicie odtworzone, znaki ostatnie są już ustawione na swoich miejscach, nie ma jeszcze pasów namalowanych, ale nie wiem, czy będą w sumie to robić. No i sam budynek też jest już całkowicie wykończony, ewentualnie jakieś najdrobniejsze prace pod ziemią. Ale jeżeli tutaj nie ma żadnego zaplecza technicznego, poza budą do pilnowania i wejściem, no to obawiam się, że w sumie nic już tu się nie będzie działo. Zwróćcie uwagę, jak wygląda ścianka z boku. To są takie te prostokąty duże powyciągane. Dosyć ciekawe to wygląda, jakieś statystyki na ściankach, że tak to powiem. Tu jest właśnie ten obiekt, wejście techniczne na plac budowy, żeby ominąć cały płot. No i możecie zobaczyć, że tutaj są wejścia techniczne właśnie od tej strony, to się wszystko tutaj znajduje. No i pewnie w najbliższych dniach tam już nic się nie będzie działo. Kolejna stacja metra, która się znajduje obok wielkiej płyty nad kanałkiem tutaj. I oczywiście miejscem do tramwaju na Zieloną Białękę, czyli stacja metra Kondratowicza. O tramwaju na Zieloną Białękę przygotowuje cały materiał z przelotem nad całą trasą, więc o nim wam dużo nie będę mówić. Powiem tylko tyle, że prace nad nim cały czas trwają, ale niestety raczej nie rozpoczną się prace budowlane przed 2029. Co nie zmienia faktu, że wracając do tematu głównego, czyli metra, zwróćcie uwagę, że tutaj mamy po pierwsze dużą Kondratowicza, to jest ta Kondratowicza tysiąca drzew, że tak jak oni to w ZDM-ie mówią, i zwróćcie uwagę, że mamy jedną jezdnię, teraz jak patrzycie lewą, tutaj jest normalna, mamy wszystkie pasy, na biało pomalowana i jezdnię prawą, która jest podzielona przez żółte linie po środku. Jest to powiązane z tym, iż ZDM aktualnie robi przebudowę pozostałych odcinków nie będących w rejonie stacji metra w ramach nowej właśnie ulicy Kondratowicza, tam ulica Tysiąca Drzew, oni tak nazwali, nowe ścieżki rowerowe, przebudowana jezdnia, nowe miejsca parkingowe, no wiecie, no mniej więcej tak jak zazwyczaj ZDM przebudowuje ulicę. Jednakże, co warto podkreślić, oni się nie wyrobią, żeby odtworzyć już nowe ulice do otwarcia stacji metra, bo cała Kondratowicza ma być przejezdna pod koniec tego roku. Natomiast metro będzie otwarte, tak jak powiedziałem, za miesiąc i aby autobusy już tutaj mogły jeździć nowe bezpośrednio pod metro, została wytyczona po prostu po jednej jezdni, aktualnie będą jeździć tutaj samochody i autobusy, tak żeby dało się tutaj już jakoś dojechać. Także tak to wygląda. I też zwróćcie uwagę, jak wyglądają ścieżki rowerowe, że są po obydwu stronach ulicy. I tak również będą na całej długości Kondratowicza, no prawie całej długości, do metra Brudna. Mamy oczywiście tutaj ratusz Targówka, tak zwane bezpośrednie połączenie ratusz Targówek i ratusz Bemowo. Już w najbliższych tygodniach zostanie otwarte. No i tutaj zwróćcie uwagę na przystanki autobusowe. Jeżeli teraz lecieliśmy w tamtą stronę, może zwróciliście na to uwagę, to w kierunku właśnie metra Brudno na Kondratowicza są dwa przystanki za sobą. Natomiast ten przystanek, który teraz widzicie, on jest tylko dla linii krańcowych. Linie, które na przykład będą dojeżdżać z Zielonej Białęki, czy jakieś inne linie 700, w tym miejscu będą kończyły swój bieg
i rozpoczynały ponownie swoją trasę w drugą stronę, tylko już trochę na okrągło. Natomiast drugą stronę, ten drugi przystanek, który widzimy po tej stronie od tego wyjścia, on jest już dla pozostałych wszystkich autobusów, które będą jechać dalej. Czyli na przykład taka linia 112 tędy, na którą to nie będzie jeździć. Chociaż dokładnego przebiegu linii autobusowych jeszcze nie wiemy, bo ZTE cały czas nie pokazał nam, jak będą jeździć autobusy i tramwaje po otwarciu metra na Brudnie. Po otwarciu metra na Bemowie już mamy całą komunikację wdrożoną, jednakże zrobili to 2 tygodnie po otwarciu metra na Bemowie. Tu możliwe, że będzie coś podobnego, ale nie jestem w stanie tego powiedzieć, bo aktualnie milczą, jeszcze nic nie powiedzieli. No i tak to wygląda. Tu mamy moje ulubione Tour Elevator Studio, o którym jeszcze zrobię specjalny film, ale to trochę później. Zwróćcie uwagę, podwójne windy, jedyna stacja metra, która ma obok siebie dwie windy. Jest to oczywiście powiązane z tym, że w bliskim sąsiedztwie jest szpital brudnowski, właśnie od tej strony. Jednakże wygląda to dosyć ciekawie, bo nigdy czegoś takiego nie mieliśmy jeszcze w metrze. No ale jak widzicie, trzeba to zmieniać, no i mamy właśnie podwójną windę na stacji metra Kondratowicza. Dalej lecimy, żebyście jeszcze mogli sobie tutaj zerknąć, jak to wygląda. No oczywiście skrzyżowanie jest ogromne. Dużo wyjazdów, miejmy nadzieję, że nie będzie tutaj korków. Oczywiście ścieżki drogowe wszędzie. No pod ratuszem właśnie nie ma tej ścieżki drogowej, to jest jedyne miejsce, gdzie się nie udało tutaj wytyczyć. Ale sam ratusz odzyskał swój większy parking, jeszcze nie do końca dostępny dla osób, które by chciały do niego podjechać poza pracą budowy. No i tutaj rzecz, która jest kontrowersyjna, czyli te wstawki szklane na krańcu wyjść. No nie wiem, co o tym mam powiedzieć. No w dużej mierze zwróćcie uwagę, że te wstawki są i musiały być. Ja myślałem, że to będzie jakaś metalowa poręcz, która by słabo wyglądała. Aby po prostu tutaj nikt nie wchodził na nowe wyjścia. One aż się proszą, żeby wejść na górę i sobie posiedzieć i zwisać, żeby wyrzucić nogi i żeby zwisały bezpośrednio nad osobami wychodzącymi ze stacji metra. Oczywiście tak nie będzie. Metro tutaj zamontowało coś takiego, konkretnie Gullermark. Tak było w projekcie, który został zrobiony już jakiś czas temu. Wygląda to dziwnie. Inaczej. Te boczne ścianki jeszcze rozumiem, one są takie trochę podciągnięte, trochę większe. Natomiast to, czemu ta dłuższa, szeroka na samym dole, ta właśnie mała, ta, czemu jest taka mała, a nie jest taka sama wysoko jak tamte, to mi już kompletnie psuje koncepcję architektoniczną. Metro w teorii się zarzeka, że to są jeszcze wersje testowe i mogą to zmienić, ale oczywiście wiemy, jak to jest, kiedy metro coś ma zmienić, inaczej nie. Jak ma coś dobudować, to też raczej nie. Pamiętajcie, że tutaj jest jedno wyjście ze stacji metra, które nie powstało jeszcze i ma powstać przy budowie tramwaju na Zieloną Białękę. Czy tak będzie? No nie wiem. Ale mamy tutaj dalej wentylatornię V21, która się znajduje w tymże miejscu, bezpośrednio przy stacji metra Brudno. I przy wentylatorni pracy już większych nie ma, pomijając oczywiście ZDM robiący, a właściwie budujący nową Kondratowicza. I poza tym to właściwie tutaj większych zmian nie ma. Tak jeszcze wracając do tematu a propos tramwaju na Zieloną Białękę i tego wyjścia, który ma być bezpośrednio na przystanek tramwajowy w drugim kierunku. Raczej metro tego nie będzie budować, natomiast tramwaje warszawskie mają na to przygotowane osobne pieniądze. Więc znaczy osobne pieniądze, osobny projekt i będą sprawdzać, czy to jest potrzebne. Ten element coś sprawdzania, co jest potrzebne, jest tym mnie najbardziej martwi. Jednakże domyślam się, że jednak tramwaje się no pójdą tą drogą i wybudują to wyjście, bo jednak byłoby lipa, jakby go tam nie było. Dobrze, tutaj macie Kondratowicza i zwróćcie uwagę, że płot mniej więcej obrysuje, jak wcześniej wyglądała ulica Kondratowicza, a tutaj się rozszerza do starej szerokości. No, bardzo odchudzili tę ulicę, głównie przez to, że usunęli ten pas jezdny pośrodku. Oczywiście przy samej stacji Brudno, którą właśnie teraz widzimy, ten pas pośrodku zieleni pozostał z drzewkami jak zawsze. Natomiast tam, gdzie mogli go ZDM-owcy oczywiście usunęli, no bo on nie jest tutaj do nikomu teraz potrzebny. Większe tereny zielone po bokach ulicy będą oczywiście bardziej praktyczne dla mieszkańców, żeby mogli sobie tam pochodzić, odwracać psy, czy po prostu pozwiedzać i poddychać. Natomiast no, ten pas pierwotnie miał być na linię tramwajową, która miała być na Kondratowicza. Oczywiście jest metro, więc linii tramwajowej tutaj nie będzie. No i po prostu odchudzili to w tych miejscach, gdzie mogli. Przy stacji metra był stary projekt, więc tam zbytnio tego nie mogli już pozmieniać. Oczywiście, jak widzicie, z tej strony i z drugiej strony Kondratowicza również są ścieżki rowerowe. Po środku była zawrotka dla linii autobusowej, które tutaj będą kończyć bieg. Nie wiem, czemu ja dzisiaj mu chcę mówić krańczyć bieg. Już któryś raz mnie to kusi. No i tutaj macie już bezpośrednio skrzyżowanie z Kondratowicza
1 Bielińską. Tak to wygląda. Jest oczywiście kościół, który zawsze tutaj się pokazuje. Tramwaje cały czas, jak właściwie przez cały okres budowy, przejeżdżały przez plac budowy i również tak teraz to robią. Oczywiście linia 41 po otwarciu metra zniknie. Czyli śpiesznie się jeszcze kochać linię 41, póki jest. Tu oczywiście przedszkole zostało już całkowicie odtworzone w nowej formie, jak i również boisko, na którym był punkt informacji budowy metra. Tutaj taki plac zabaw powstał, dużo terenów zielonów zostało oddanych. No i oczywiście krańcowe wyjście techniczne, ewakuacyjne i wentylacyjne stacji metra Brudno, a konkretnie już torów odstawczych, które się znajdują pod tym całym też rejonem. Tutaj też widzicie, że mniej więcej są zarysowane nowe uliczki, które są powoli odtwarzane i to są zdjęcia z wczoraj. Więc siłą rzeczy oni nie są w stanie oddać tego dzisiaj. Oczywiście w teorii prace budowlane na dole już się zakończyły. Wiemy doskonale, jak to było na odcinku na przykład przy Trockiej. Prace tam wykańczeniowe, jakieś drobna architektura była jeszcze dodawana przez miesiąc po otwarciu. No ale najprawdopodobniej już większość odbiorów może być robiona, więc to jest najważniejsze, bo po prostu metro mogli w miarę szybko otworzyć, żeby tutaj już no we wrześniu uczniowie mogli na nowy rok spokojnie zacząć z tego korzystać. Tutaj macie jeszcze zdjęcia, zobaczcie mniej więcej jak wszystkie wyjścia wyglądają na całym odcinku tej stacji metra. Jest to dosyć pokaźna stacja, nawet dla pasażera, bo tutaj dojście do tych przystanków tramwajowych od tej strony no jest ciekawe. Nie ukrywam, że bardzo mnie boli, że wyjścia ze stacji metra nie są skierowane do przystanków tramwajowych, a wręcz to wyjście, które tutaj widzicie, w ogóle nie jest w kierunku przystanku tramwajowego, jest po drugiej stronie torowiska i to według mnie bardzo duży minus. No tutaj coś im nie wyszło. Tu ewidentnie coś im nie wyszło, jakby to przestawili to wyjście trochę właśnie w bok, bo zrobili po prostu dwa wyjścia, to byłoby o wiele lepiej. No są co prawda windy na przystanek tramwajowy i bezpośrednio po drugiej stronie, ale to już nie jest to samo. To nie jest to samo. Oczywiście ruch tutaj pieszy cały czas jest możliwy, nawet przez ten okres już ostatnich prac tutaj budowlanych. Jednakże jest trochę utrudniony, no bo wiadomo, ostatnie prace tutaj są aktualnie realizowane. Sam jak tutaj latałem, to miałem momentu, gdzie musiałem się po prostu przesunąć, bo płot się przesuwał w moją stronę. Bo już ostatnie prace tutaj trwały przy wykończeniu chodników, jak i również ulicy. Zwróćcie uwagę, mamy tutaj świeży asfalt. No właśnie, czy taki świeży? Nie, ja jestem po prostu chwilę po deszczu i dlatego jeszcze tak wygląda. W nocy padał wtedy deszcz, a ja przyjechałem nad ranem, to są zdjęcia z jakoś koło 8 rano, albo 9. No nie zmienia to faktu, że jest po prostu jeszcze mokro na tym nowym asfalcie, a on jest sam z siebie czarny, więc to wygląda tak, jakby był przed chwilą dopiero co wylany. Oczywiście jeszcze w niektórych miejscach jest potrzebna ostatnia warstwa asfaltu, ale w większości miejsc już mniej więcej wszystko mamy, także tak to wygląda. Większość wyjść również ma już swoje napisy, stacja metra Brudno. Większość mówię, bo nie wszystkie niestety. Zaraz właśnie lecimy do tego wyjścia, które tego jeszcze nie ma. Oczywiście przystanki autobusowe tutaj są zlokalizowane wszędzie, gdzie powinny być. Jak i również zawrotka właśnie dla linii autobusowej kończących bieg w tymże miejscu przy stacji metra Brudno, które będą miały właśnie taki, że kierunek. Oczywiście na każdej stacji poza Zaciszem możemy zobaczyć windę na środku Konatarowicza, czyli na środku jezdni w pasie drogowym. Jest to winda ewakuacyjna. Jeżeli byłaby ewakuacja z stacji metra, to taką windą spokojnie możemy się ewakuować na poziom powierzchni. I to jest to słynne wyjście, o którym chciałem powiedzieć. Też tutaj zwróćcie uwagę, że cały plac budowy, jeżeli chodzi o część techniczną, czyli kontenery, biuro budowy, zniknęło. Było tutaj jeszcze niedawno, przy bazarku, nie ma nic. No a samo wyjście, nie ma jeszcze napisu bezpośrednio metro Brudno, ale to w najbliższych dniach domyślam się, że będzie już się pojawiało. Też zwróćcie uwagę, że dużo osób tutaj się kręci, nawet widziałem, że ktoś nie jest budowy, bo nie ma kamizelki. Co nie zmienia faktu, że no duży jest ruch. Jakby to nie powiedzieć, oni muszą teraz przyspieszyć, bo chcą jak najszybciej oddać stację metra. Pewnie jakieś tam są kary za dni zwłoki. Jedno za
nieskończenie budowy w terminie. Natomiast za same już pozwolenia, no to wiadomo, wykonawca ponosi się, raczej nie będzie żadnych problemów. Chociaż nie wiem, dokładnie nie czytałem umowy, ale wiem, jak to mniej więcej zazwyczaj wygląda. Ostatnie zdjęcia, żebyście mogli zobaczyć, jak to wygląda wszystko tak z lotu ptaka, że powiem. No i właściwie tym akcentem będziemy kończyć, to nawet bym powiedział długie wydanie. Zapraszam do metra. Odcinek trwa już 19 minut, za chwilę minie 20 minut. No nie będę ukrywać, jest to ostatni materiał z budowy stacji metra na Brudnie. Jeszcze będzie oczywiście przelot z jeszcze budowy, ale to zobaczycie go za dwa pewnie dni. Co nie zmienia faktu, że już tak stricte ze mną gadając o metrze Brudnie, to już koniec. Koniec odcinków, następne będzie podsumowanie budowy, a raczej obejrzenie, jak wyglądają stacje na poziomie minus 1 i minus 2 i możliwe, że jeszcze jakąś stację bezpośrednio przed otwarciem Wam pokażę pod ziemią. Jeśli taki film Wam się podobał, to możecie zostawić łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dzwoneczek i do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale, gdzie już na dniach zobaczycie, jak wygląda stacja tymczasowa w Zakopanem i ogólnie pozostałe elementy. Ten film jest odtworzony od tyłu, jakby ktoś się zastanawiał, czemu wszyscy idą na wsteczny. Ale do zobaczenia już niedługo. Cześć!